Siemanko, tu Jarosław, aktywny kanał. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie zrobić bardzo prosto i niedrogo eleganckie matrace, na których możecie siedzieć, jak i również spać. Być może będzie to banalny patent, ale ten materiał może być przydatny dla tych, którzy szukają trochę inspiracji. Skoro ostatnio był odcinek o unboxingu Webasto, logicznie powinien być następny, jak go montuję. Niestety, pojawiły się problemy pewne techniczne, na które wcześniej nie zwróciłem uwagi, ponieważ w moim busie osobowym, bo ja mam typ osobowy, są rurki, które przeszkadzają w montażu tego Webastu pod siedzeniem pasażera. A chcę zachować to siedzenie, nie chcę mieć tutaj innego. No i przez to muszę wymyślić inny sposób do montażu tego Webastu. Oczywiście będę Was na bieżąco informował, co wykombinowałem, tak abyście ewentualnie też mogli z tego skorzystać. Na początku jadę jeszcze do sklepu, w którym można znaleźć tanie i bardzo przydatne rzeczy. A to, co chcę kupić, będzie potem użyteczne w jeszcze bardziej komfortowym użytkowaniu tych materacy. I tak na marginesie chciałem Wam powiedzieć, że jestem mega dumny z akumulatora. Miałem już wrażenie, że będzie do wymiany, a tu nie. Po tygodniu stania na mrozie odpalił od razu na strzał. Czego zacząć? Najważniejsze jest to, aby wybrać grubość i twardość pianki, której chcecie użyć do wykończenia waszych mebli. Przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę to, że będziecie na tym siedzieć, niekiedy nawet możecie na tym długo siedzieć i przede wszystkim też będziecie musieli na tym spać. Tak więc tutaj nie idźcie w oszczędność, jeśli chodzi o twardość i grubość pianki. Oczywiście bardziej miękkie pianki są o wiele tańsze, ale ta różnica cenowa nie jest na tyle duża, żeby warto było oszczędzać te kilkadziesiąt złotych w perspektywie tych kilku lat, gdzie ta pianka będzie używana. Dlatego warto kupić odpowiednią twardość. I padło na piankę grubości 5 cm, gdyż taka właśnie pianka będzie najbardziej adekwatna do tego, jak ją będę używał. Będzie dosyć mała, mobilna przede wszystkim i będzie można ją składować bez żadnego problemu. Twardość tej pianki, której użyłem, to jest twardość T35. Z tego, co czytałem i pytałem we wszystkich sklepach, to jest idealna taka pianka, że można na niej siedzieć i można też na niej spać. I faktycznie testowałem już ją, jeśli chodzi o siedzenie, to po dwugodzinnej pracy, no wiadomo, zawsze coś drętwieje, szczególnie wasze 4 litery, ale nie jest to aż na tyle niekomfortowe, tak jakbyście siedzieli na takich cienkich piankach, wiecie, jak są niekiedy na krzesłach położone. Tak więc one dużo dają, ale nie na tyle, aby można komfortowo na tym wypoczywać przez dłuższe godziny lub też pracować nawet. Po odpowiednim złożeniu takich materacy będziecie też mogli na tym spać. Testowałem już też, jak się śpi na tym i naprawdę jest spoko. Powiedziałbym nawet, że jest o wiele wygodniej niż na niektórych łóżkach, na których miałem oczywiście przyjemność już też podczas podróży spać. Tak więc jak miał teraz do wyboru jakiś hotel albo coś takiego, to chyba jednak wolałbym kimnąć się w busie, gdyż jest naprawdę spoko. Ceny i linki tej pianki wrzucę Wam w opis. Nie jest to oczywiście film sponsorowany, po prostu jak coś robi i to się sprawdza, to też chcę, żebyście mieli jakąś korzyść z tego Wy. Dużą zaletą tej pianki jest to, że możecie ją we własnym zakresie przyciąć jakkolwiek tylko chcecie na dowolny wymiar. Możecie robić wszelkie esy, floresy, co sobie tylko wymyślicie. Oczywiście to już jest kwestia, czy będzie Wam to potrzebne. Ja starałem się przyciąć jak najbardziej prosto i konkretnie i udało mi się to. Nie jest to cięcie idealne, gdyż jeżeli tniecie to nożykiem, to zawsze zostają pewne poszczępienia. Ale te poszczępienia to jest coś takiego, wiecie, jak indywidualna cecha Waszego dzieła. Czyli nie robiła tego żadna maszyna, po prostu jest to Wasza ręka i będziecie mieli tą satysfakcję, że jest to Wasze dzieło. Każdy artysta ma jakieś szczegóły, które ukrywa we własnych dziełach. No i na przykład Waszym dziełem, albo moim tutaj jest to, że te pianki są odpowiednio poszczępione. Szukałem też jakiegoś zakładu tapicerskiego tutaj na miejscu, który by mi to idealnie przyciął pod wymiar, jednak nikogo nie znalazłem. Więc zamiast wysyłać to gdzieś daleko lub jeździć z tym, to po prostu wziąłem nowiutki nożyk do tapet i bez problemu na podłodze własnego mieszkania. Udało się to przyciąć tak, jak dokładnie chciałem. W związku z tym, że teraz nagrywam pod sklepem, pod którym kupowałem te ostatnie artefakty niezbędne, to nie wyjdę tutaj na zewnątrz nagrać, ponieważ jest bardzo głośno i byście nic nie słyszeli. Tak więc teraz odjadę gdzieś w jakieś zaciszne miejsce i pokażę Wam, jak to jest dokładnie zrobione. Jak już materac został przycięty, trzeba oczywiście jeszcze czymś go owinąć, a najlepiej oprzeć odpowiednim materiałem. Użyliśmy materiału, który został zakupiony stacjonarnie w takim tradycyjnym domu towarowym. Dlaczego? Ponieważ
na internecie tym razem było o wiele drożej. Nasz materiał jest bardzo delikatnym streczem, jest naprawdę spoko. Na internecie tego typu materiały kosztowały, myślę, że dwa razy drożej. My go kupiliśmy za 16 zł za metr bieżący, o szerokości 150 cm. Kolor został też odpowiednio wybrany pod tego campervana. I teraz taka mała porada. Nie zawsze warto wszystko kupować na internecie, ponieważ ja byłem zdecydowany na pewien materiał w internecie, ale jak poszedłem do domu towarowego z ekspertem, czyli moją mamą, która nie na jednym materiale już szyła, zapytaliśmy jeszcze panią, którą tam pracuje, jaki będzie najlepszy materiał do użycia do tego typu celów, jak ja będę używał, to ta pani zupełnie zmieniła mój pogląd na to, co chciałem zrobić. Ja chciałem tutaj użyć materiału wodoodpornego. Wpadłem na taki pomysł, że użyję tego typu materiału, bo jak coś się rozleje, to wtedy nie przesiągnie to do gąbki. Tak, ale pani odradziła mi kategorycznie tego materiału z takiego powodu, że ten materiał nie oddycha w żaden sposób. Będzie się tam gromadziła wilgoć i też podczas siedzenia na takim materiale będzie się człowiek po prostu mocno pocić. A szczególnie jeżeli jeszcze będzie się spać na takim materiale, to już tym bardziej to w ogóle nie będzie oddychało. Mogą być z tego potem jeszcze inne dodatkowe problemy. Tak więc pani wybiła mi zdecydowanie materiał wodoodporny z głowy i poleciła takiego typu stretch, który oddycha, który jest dosyć cienki i można go w każdej chwili zdjąć, wyprać i nie będzie z nim żadnych problemów użytkowych, ponieważ też się nie kulkuje ani nic innego z nim nie dzieje. Oczywiście są tu lekkie pomarszczenia i nierówności, ale to w ogóle nie wpływa na jego użyteczność, a też będzie tu jakiś koc czy coś w tym rodzaju, tak więc będzie to wszystko jeszcze odpowiednio wykończone i zabezpieczone. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne i wykończenie, postanowiliśmy, aby materac był troszkę szerszy niż skrzynia, żeby bardziej estetycznie i elegancko wyglądał. Jego szerokość jest tak dopasowana, aby składając cztery części tworzył jedną płaską powierzchnię łóżka, co pokażę wam też w kolejnych filmach, jak już to łóżko będzie odpowiednio wykończone i gotowe. Do tego jest też oparcie, które również służy jako podstawę potem do łóżka, gdyż jak się to przesunie wszystko, to dwa oparcia i dwie te części siedzące będą tworzyły całą równą powierzchnię łóżka. I teraz, miałem jeszcze ten problem taki, aby się to wszystko nie ślizgało, ponieważ wiadomo, to jest materiał, deska jest też śliska, tak więc wszystko podczas siedzenia, aby to spadało i ześlizgiwało się. Tutaj do tego oparcia będą dodane z tyłu rzepy, tak aby to się wszystko dobrze przyczepiało. Jest to tak obmierzone, żeby jeszcze też miejsce pod oknem tutaj było odpowiednie. Tutaj, jeżeli byśmy zamontowali rzepy, te rzepy nie spełniałyby swojej roli, ponieważ powierzchnia rzepów będzie zbyt mała, aby utrzymać się na tym delikatnym materiale. Dlatego wymyśliłem inny patent, który przed chwilą kupiłem w sklepie i jest to tego typu oto mata antypoślizgowa, którą używa się w innych też elementach. Tego typu maty można kupić też pod dywan. Ta, którą ja kupiłem, kosztowała troszkę ponad 6 zł. Ma 40 cm szerokości i 125 cm długości i naprawdę muszę przyznać, że się świetnie spisuje. Ten element będzie też wykończony tego typu okleiną meblową i potem taśmą dwustronną będzie ta mata przyklejona do tego i dzięki temu tutaj nic się nie ślizga ani też nie odpada, a jest to rozłożone na całej płaskiej powierzchni, tak więc nie będzie tutaj żadnych takich zbędnych zerwań ani oderwań też rzepa. A przede wszystkim można też szybko podnieść, przesunąć i ułożyć jedno koło drugiego, co potem będzie tworzyło jedną płaską powierzchnię łóżka. Jeszcze jedna wskazówka. Jak kupicie piankę i ją odpakujecie, to później zawińcie piankę znowu z powrotem w jakąś szczelną folię lub coś takiego. Jeśli zostawicie ten materac w jakimś miejscu, gdzie jest kurz, na przykład w piwnicy czy coś takiego, to pianka potem mocno chłonie ten kurz i mocno się brudzi. Ja niestety z jednym kawałkiem zrobiłem taki błąd i musiałem go mocno czyścić, no ale to już i tak się nie da wyczyścić do tego poziomu, jak było zupełnie na początku. A jeśli będziemy chcieli ten materac ułożyć formy spania, to wszystko będzie się w ten sposób przesuwać. W tego typu ułożeniu materace tworzą odpowiednią powierzchnię do spania i dzięki zastosowaniu tej maty antypoślizgowej, nawet jak tutaj ciągnę ręką, to nic się nie przesuwa. A po przespanej nocy wystarczy to przesunąć, podnieść, przykleić na rzepach i łóżko jest już przekształcone do trybu dziennego. W tym wszystkim chodziło mi o to, aby zachować tutaj jak największą mobilność tych wszystkich mebli i aby mógł szybko przekształcić to w busa osobowego, czyli w godzinę wyciągam to wszystko, wkładam siedzenia i możemy jechać w podróż większą ilością osób. We wcześniejszych filmach mówiłem też o tym, dlaczego właśnie w ten sposób buduję tego mini campervana. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, dlaczego akurat tak, to zapraszam do ich obejrzenia. A jeśli ten film był dla was przydatny, to zapraszam do lajka lub suba, co tam macie bliżej pod ręką. Dzięki za dziś, do zobaczenia.